Zeus, zawodnik T1, jest określony przez wielu mianem najlepszego top lanera na świecie. Od niedawna w Europie jest rozgrywane MSI, więc w tym odcinku zobaczymy, jak radzi sobie na europejskim soloku. Zapraszam. Zeus, czyli najlepszy top laner na świecie, albo jeden z lepszych obecnie, w tejże będzie grał kanałem na Riven, czyli matchup bardzo dobry dla niego. W momencie, gdy nagrywam ten film, to T1 właśnie wygrało z Mad Lions 3-0 i przeszło do półfinału, gdzie będzie grało z Gen.G, więc zobaczymy, jak tam sobie poradzi na Dorana, ale w tejże myślę, że poradzi sobie dobrze, no ma dobry mecz i będzie ciekawa gra dla oglądania. Widzimy, że już od pierwszego poziomu coś losowego się dzieje i Shaco będzie chyba próbował uszczyzować Reda, ale to może mniej o nim. Jeżeli chodzi o sam matchup, to myślę, że tutaj za każdym razem, jak Riven będzie podchodziła do creepów, to będzie obijana przez Kennena. W pewnym momencie oczywiście Kennen będzie mógł starać się wychodzić przed creepy, jak wbije szybciej jakiś drugi albo trzeci level i być może pokusi się nawet o jakiegoś wczesnego dive'a, bo Riven tak naprawdę na tej linii, jeżeli chodzi o te wczesne etapy, nie może zrobić za dużo. Też widzimy, że gra bez Ignite'a, więc myślę, że tutaj nie powinno być żadnej presji, jeżeli chodzi o killa. Jeszcze tutaj sprawdzimy, co robi Shaco na tym pierwszym poziomie. Tutaj próbuje coś poddymić, ale nie udaje mu się ukraść tego Reda, więc chyba tutaj upadnie. Wygląda to całkiem close, ale schodzi Talia jako pierwsza, więc chyba Shaco po prostu upadnie. Dobra, wracamy do topa. I myślę, że za każdym razem, jak Riven podchodzi do creepów, to jest po prostu obijana przez Kennena. Ken oczywiście zaczyna z E-Level 1, czyli myślę, że taka najbardziej popularna opcja ze względu na to, że ma oczywiście tę możliwość skrócenia dystansu, jak i powiększenia go, i oczywiście ten dodatkowy attack speed w momencie, gdy gra się z Doran Blade'em i AR jest zawsze przyjemny. No i popatrzcie, że za każdym razem, gdy Riven stara się podchodzić, to Ken oczywiście wychodzi wysoko na linię, stara się obijać te Riven. Myślę, że tutaj nie powinien teraz wardować, wygląda to, jakby chciał teraz wardować, ale widział tak naprawdę Eliskę, która przechodzi po tym wardzie w dolną stronę mapy, ale może po prostu boi się czegoś lasowego, coś się wydarzy, często tak na solo bywa, więc może ten ward będzie dla niego przydatny, ale popatrzcie, że po prostu Riven cały czas zostaje obijana, wychodzi przed creepy, obija Riven, być może pokusi się nawet do jakiegoś dive'a na czwartym albo piątym wave'ie, zobaczymy, co się wydarzy. Natomiast jeżeli chodzi o samo ustawienie fali, to oczywiście naturalnie jest to slow push, który będzie crashowany tak no, na skraju trzeciego i czwartego wave'a, więc tutaj Riven za każdym razem, jak będzie podchodziła pod creepy, to będzie obijana i zobaczymy tak naprawdę, ile Riven będzie w stanie farmić z tych creepów, bo jak zawsze oglądacie gry Zeusa albo tych lepszych top lanerów na świecie, to w momencie, gdy obijają przeciwników pod towerem, to prawie nigdy nie dostają tower shota, a no obijanie im wychodzi bardzo dobrze. No widzicie, że tutaj ten każdy autoatak wchodzi, każdy spell wchodzi, a żadnego tower shota nie dostaje. No ja jak gram soloku, albo wy pewnie też, to gdy staracie się to robić, to często dostaje się nawet jednego jakiegoś lasowego tower shota, ale widzicie, że tutaj no nie dostał jeszcze żadnego, tak? O! Okej, okay, tego się nie spodziewałem. To było całkiem clean, tak szczerze. Nie spodziewałem się, że coś takiego się wydarzy, ale tutaj pierwszy dive. A jeżeli chodzi o grę Zeusa, no całkiem dobry wynik, 3:50, pierwszy frag. Tutaj oczywiście będzie recallował, zobaczymy, czy będzie typował. Nie wiem, czemu Riven nie typuje, prawdopodobnie czekała jeszcze trochę golden item, ale oczywiście typuje. Tutaj myślę, że Ken też od razu będzie typował. Jeżeli chodzi o golda, to ma go 1100, więc myślę, że kupi buty, ewentualnie tego Hextecha. Dobra, kupił buty. Czyli taka opcja, powiedzmy, zapewniająca mniej obrażeń, jeżeli chodzi o linię. Oczywiście trochę obrażeń też daje ten Magic Pen, jeżeli chodzi o te przeliczniki, ale tutaj myślę, że bardziej mu zależy na tym movement speedzie, żeby móc gajtować przeciwnika, tak jak teraz. Popatrzcie, że za każdym razem, jak Riven będzie podchodziła i nawet ten trade będzie wyglądał ok dla niej, to później ciężko będzie jej odbiec, tak? Więc gdy będzie chciała olinować, to będzie musiała lecieć do samego końca. Natomiast nie będzie mogła wchodzić w krótki trade. Widzimy, że tutaj idealnie sobie zwardował, jeżeli chodzi o przejście Eliski, ale tutaj Riven flashuje i nic się nie dzieje, więc tutaj myślę, że trochę zmisplayowane przez Riven, no ale na szczęście tutaj przeżył Zeus na Kennenie. Zobaczymy, czy zdecyduje się sfrizować tę linię, czy jakoś będzie ją pomniejszał, czy zdecyduje się ją skraszować. Pozwala tej fali się skraszować, czyli to, co będzie miał w planach, to raczej po prostu zaslopuszowanie kolejnych wave'ów. O, na jakiś sztuku nie doleciało, to by w sumie dużo zmieniło. O, to teraz może w sytuacji, gdy Riven zrecallowała, to po prostu zhardpushuje tego wave'a. Myślę, że gdyby zatrzymał tutaj Riven, to zdecydowałby się na slowpushowanie tego wave'a, czyli po prostu stakowanie tej fali. W momencie, gdy nastakowałby te dwie albo trzy kolejne fale, to znowu starałby się jakoś dive'ować, ale zdecydował się na hardpush ze względu na to, że nie zatrzymał Riven. Tutaj oczywiście schodzi na rzekę, jest jakaś zadymka, może dostanie free killa.
Dobre zejście, myślę, że takie naturalne, no nie miał co robić tak naprawdę na linii, drużyna mu spingowała to Shady, zgarnął freekilla dla siebie, dla niego duży plus, prawda? Jeżeli chodzi o przedmioty, no to oczywiście nadal tutaj Ken ma przewagę, jeżeli chodzi o Golda, popatrzcie, że cały czas robi presję movementem, więc Riven nie dostaje tego darmowego dostępu, jeżeli chodzi o last hity, czasami też nawet nie dostaje dostępu do expa. Więc to jest coś, na co chcecie zwracać uwagę, gdy gracie takie matchupy. Po prostu staracie się paniszować waszego przeciwnika za każdym razem, gdy chce brać te creepy, bo tak naprawdę Riven nie ma w was jak wejść, tak? Jeżeli będziecie grali na bezpiecznym dystansie, to nie dość, że macie buty, czyli coś, co zapewni wam no, szybkie poruszanie się, to jeszcze oczywiście macie to E, tak? No i sam fakt, że gracie Kennenem, więc jeżeli Riven was wejdzie, to możecie ją po prostu zestunować i odbiec. No i co, no wave dopuszczowany będzie tutaj raczej branie plate'ów, ewentualnie próba jakiegoś kolejnego dive'a. Ja tutaj przesunę kamerę. Zobaczcie, że on każdego skillshota tak naprawdę trafia. A kolejne Q trafione, więc zobaczymy, czy będzie tutaj kłócił się o jakiegoś dive'a. Maxuje on Q, więc no tych obrażeń jest bardzo dużo, jeżeli oczywiście trafi. Widzimy, że Eliska tutaj schodzi i Talia, o czym oczywiście Kennen nie wie, może ustawia tak naprawdę perspektywy Blue Side'u, co powinienem zrobić od samego początku. Tutaj Talia schodzi, pokazała się, a Zeus tutaj w ogóle nie respektuje, jakby się niczego nie bał. No tutaj przeciwnicy nie grają najlepiej, ale też dostał tutaj wszystkim Zeus, więc być może upadnie. Tak naprawdę on bardzo disrespektuje przeciwników, bo miał okazję już tak uciec 5 razy, ale chciał po prostu zgridować i starać się zabić dwóch, bo jeżeli zwrócicie uwagę na jego movement, jeżeli cofniecie, to tak niby uciekał, niby nie, bo chciał ich spróbować jakoś outplayować, chciał ich jakoś ograć. No przeciwnicy nie popełnili za dużo błędów, no trochę popełnili, ale nie za dużo, więc kończyło się na 1 na 1, 1 za 1. Natomiast no nie jest to jakieś fatalne, tak? No rozbijają mu się dwa wave'y pod towerem, no ale nie jest to jakieś giga słabe. Jeżeli chodzi o Golda, to miałby 1500, więc oczywiście kupił Extecha i książkę. Jeżeli chodzi o przedmioty, to myślę, że naturalnie będzie szedł Protobelta, później raczej jakiś Shadow Flame, może Zonia, może Rabadon. Zobaczymy, jak bardzo będzie sfidowany, ale jeżeli chodzi o tę fazę liniową, to myślę, że teraz już powinien turbo stąpować ten Riven, bo w momencie, gdy będzie w niego wchodziła, to dostanie taką bombę, że no straci przynajmniej pół HP na jedno combo. Tutaj oczywiście jeszcze zatrzymuje Talię, bo widział ją, jak wchodziła do krzaka, czy uda się ją zabić, ma 2 sekundy do Q, Talia flashuje, ale za to powinien być, myślę, Herald za darmo. Musi tutaj uważać chyba na Riven, bo schodziła w górną stronę mapy z mida. Więc mogłaby tutaj starać się jakoś cheese'ować Kennena z tego krzaka na przykład, ale nie dzieje się to, Riven poszło naokoło, więc Herald jest brany, nie widzimy Eliski na mapie, natomiast cały czas możemy pushować, nie mamy tego flasha, jeżeli chodzi o Riven, myślę, że Zeus powinien o tym wiedzieć, także nie powinien się niczego obawiać. W sytuacji, gdy Riven nie ma flasha w takim matchupie, to tak naprawdę, gdy Kennen gra dobrze, to nie może nic złego się wydarzyć. Więc tutaj naturalnie cały czas stara się pushować i będzie starał się brać plate'y i obijać Riven pod towerem. Popatrzcie, że on nie hard pushuje tych wave'ów, tylko stara się stakować przynajmniej dwa wave'y po to, żeby miał więcej czasu i na branie plate'ów i na obijanie przeciwnika. Więc na przykład jak stał ten kanon, to nie pushał w ogóle od razu, tylko poczekał, aż druga fala przyjdzie szybciej. Więc dzięki temu mógł nastakować drugą falę, tak jak teraz, i ten wave jest po prostu większy. Zobaczymy, czy uda mu się to jakoś zdajwować, może Riven powinien raczej skupić się na plate'ach. Oczywiście jak będzie jakiś darmowy poke, to może to robić. Nie lubię oglądać replay po tej stronie mapy, bo trzeba kamerę ustawić. Dobra, kunie trafione, ale popatrzcie, że tutaj każdy autoatak wchodzi, nie dostaje żadnego tower shota, jeszcze raczej rzuci W i na tym wave'ie być może będzie się starał szukać jakiegoś dive'a. Co jest ciekawe, to to, że oczywiście w momencie, gdy przeciwnik jest obity, to hard pushuje każdego wave'a. W tej sytuacji raczej nie opłaca się slow pushować wave'a, ze względu na to, że Riven oczywiście mogłaby tutaj zrecallować. Nie chcemy jej dawać darmowego recalla w momencie, gdy możemy ją zdive'ować, zobaczymy, czy to się wydarzy. Dostała Q. No i myślę, że tutaj bardzo łatwy dive. Zobaczcie, że no Zeus prawie każde Q trafia, każdy autoatak wchodzi pod tym towerem, nie dostaje żadnych tower shotów, więc jeżeli chodzi o movement, to oczywiście gra bardzo clean. Więc tutaj kolejny frag, no już 4-1, zobaczymy z jakim wynikiem skończy Zeus. Ale tutaj kolejne plate na jego konto, zobaczymy ile brakuje mu do itema, ma już 1500, więc stać go na przedmiot. Po tym plate raczej pójdzie recall i tepnie na linię, no jednak decyduje się brać kolejny plate. Riven dopiero co wstała, Riven tapuje, ale raczej zdąży wziąć tego plate'a. Będzie musiał tutaj uważać, bo jeżeli zgriduje na tego plate'a, to Riven będzie starał się go zolinować.
Ale zobaczymy, o teraz. Ale ma wylew Tariven. Ojojoj, powiem wam tak. Ja sprawdziłem Tariven, co nie? I to jest co ciekawe. Wandering Riven ma jakieś tam 300-400 gier. I takie rzeczy nie powinny się dziać. Nie wiem, jaki to jest poziom. No, Zaut chyba za dużo gier nie ma na soloku. Czekajcie, stara się szczyzować Tariven. Zobaczymy, czy mu się to uda. To też jest trochę ryzykowne, jeżeli nie zagra idealnie. Ale trafił kół, więc myślę, że tutaj powinien być frag. Ewentualnie jakieś przynajmniej obicie. Autoataki będzie stun, QW, no i jest free kill. Dobrze, oczywiście zagrane. Wracając, ja sprawdziłem konto Zeusa, sprawdziłem konto tej Riven. I Zeus za dużo gier nie ma na tym koncie, natomiast jest to oczywiście poziom typu Master Plus, chyba jeżeli chodzi o Wesa. Myślę, że Riven mająca Mastera i 400 gier na swoim herosie nie powinna robić takich rzeczy, ale może po prostu się stresuje grając na Zeusa. Natomiast odchodząc od tego, że Riven oczywiście miała lekki wylew, jeżeli chodzi o tę sytuację, to też nie ma co oczywiście, wiecie, lekceważyć tutaj Zeusa, no bo oczywiście gra każdego trade'a bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o obijanie przeciwników czy robienie samej presji na linii, to oczywiście robi ją na każdym kroku. I tak naprawdę no, nie popełnia błędów. Jedyny dead, jaki ma, to w tej sytuacji, gdy chciał po prostu za dużo i starał się ograć przeciwników 1 na 2. Oczywiście no, skończyło się to 1 za 1, więc nie było fatalnie, ale oczywiście nie musiał tam padać. Ale popatrzcie, że nawet gdy ma ile golda? Ma 3K golda, no to nie szuka tego recola, cały czas stara się powiększyć przewagę. I to jest coś, co myślę będzie go cechowało, że nawet gdy on już jest chociaż trochę ahead i nie wiem, ma dobry recall, mógłby, nie wiem, zejść jakoś na rzekę albo coś dobrego zrobić, to jest zawodnik, który zawsze stara się powiększyć tę przewagę na linii. I to jest zawodnik, który nie boi się tego robić. Zobaczymy, jak tutaj mu się uda. Ma on erkę, więc może tutaj ograć on elistkę. Nie wiem, czy nie mógł podejść od razu po tym trafionym kuzerką, ale chyba nie musi tego robić. O, chyba tutaj padnie. O, tutaj trochę unlucky, tak szczerze, no to mogło być zagrane lepiej. Tutaj chciałem go pochwalić za wszystko, co robi w tej grze. Tutaj trochę zmisplayowany, ale no co, zdarza się najlepszym, prawda? No ale wracając, jest to zawodnik, który tak naprawdę w każdym momencie linii stara się robić jakąś presję, czy to movementem, czy to, nie wiem, rzuci jakiś autoatak, czy coś takiego. Więc gdy się na niego gra, starać się, tak nie wiem, musi być skupienie na każdym creepie, co nie? Też, jeżeli postawicie się na miejscu Riven, to musicie być tak turbo spoceni, żeby wziąć każdego creepa, no bo za każdego creepa będziecie obijani. O, Riven w ogóle zarkowała wave'a. No i została zarkowana przez Kennena i pala. Okej, no w tym momencie gry, gdy Ken ma 7 fragów, to raczej nie może nic zrobić Riven. Zobaczymy, z jakim wynikiem fragów skończy tutaj Zeus. Co ciekawe, ta gra jest dość even. Popatrzcie, że Zeus ma 7 fragów, ale jego drużyna no nie radzi sobie najlepiej. No nie radzi sobie też jakoś najgorzej. Ale popatrzcie, że no w goldzie jest prawie na even, tak? Więc będzie musiał się postarać skierować tę grę. Jeżeli chodzi o drugi item, to raczej idzie on w zonie. Natomiast zobaczymy, czy będzie ją kończył. No i co, no bierze tower za free, weźmie kolejnego wave'a i być może poszuka jakiegoś zejścia na smoka. To co jest ważne w tych sytuacjach, w momencie gdy weźmiecie tower, to zawsze chcecie dopuszować tego kolejnego wave'a. Wiadomo, że nie zawsze można, bo nie wiem, przeciwnik idzie albo stracicie jakoś super dużo tempa, albo jesteście jakoś obici. Sytuacji może być wiele, natomiast w sytuacji, gdy bierzecie tę tier 1 na topie, czy to z Heraldem, czy tak po prostu samemu, to zawsze chcecie spuszować kolejnego wave'a. Dlatego, że w przypadku, gdybyście od razu zaczęli schodzić, albo nie wiem, zeszlibyście na Heralda, na mida, albo zrecallowali, to ten wave by się oczywiście sfreezował i nie dość, że wasz przeciwnik miałby farmę za free, to wy byście też oczywiście tę farmę tracili pod towerem przeciwnika, więc nie jest to optymalne. Zawsze powinno się starać dopuszczać tego wave'a, ale popatrzcie, co tutaj robi Zeus. Po prostu podchodzi sobie pod tier 2, jak gdyby nigdy nic, puszuje te dwa, chce dostać te dodatkowe 600 golda. No i co? No i dostał, tak? Nie obawiaj się tutaj niczego. Myślę, że nawet w przypadku, gdyby Talia tutaj przyszła albo Eliska, to oczywiście no padają na kombo, jeżeli nie zagrają najlepiej. Oczywiście muszą grać na dystans, ale w sytuacji, gdy ktoś z nich podejdzie za blisko, to pada na kombo. O, zdało się kupić Banshee. O, jednak je sprzedał. Jednak znowu kupił Banshee, więc chyba myśli o tym, co chce kupić w tej grze. Czy Banshee jest jakiś super w tej grze? No jest okej. Myślę, że jest okej. Bo zwróćcie uwagę na to, że
przez to, jak ta gra wygląda, raczej będzie się starał grać na sajdzie, ewentualnie, nie wiem, brać jakieś walki 2 na 2, 3 na 3. Raczej nie będzie to gra typowo teamfightowa, gdzie po prostu jest powolne i wiecie, za każdym razem jak jest fight, to będzie miał flasha i będzie mu po prostu łatwo wejść przeciwników. Tylko duża szansa na to, że będzie musiał wejść, szukać wejść od frontu, a w sytuacji, gdy w enemy jest Eliska z Kokonem, Varus z ultem, czy nawet jakaś Talia, to będzie to ciężkie. Natomiast dzięki temu, że ma Banshee, to oczywiście będzie mu łatwiej wchodzić i łatwiej grać na sajdzie w sytuacjach 1 na 1, 1 na 2. No i co, no Herald wzięty, Riven tutaj stara się uciekać. Zobaczymy, czy będzie chciało mu się ją gonić. Wydaje mi się, że nie, ten kill jest useless. Lepiej po prostu spuszować wave'a i zejść raczej do jakiejś dżungli przeciwnika. Dobra, no schodzenie nie do dżungli przeciwnika nic nie da, bo jego jungler troluje. Ale może zejdzie do mida i postara się zrobić presję. Opcją by tutaj było puszowanie kolejnego wave'a. Natomiast przez to, co się dzieje na mapie, myślę, że lepiej zejść do mida. Zobaczymy, czy coś mu się uda zrobić. Tutaj przesunę kamerę. Ma tutaj flash up, o. No, no i git. Iska swoje szykowała, miał oczywiście to Banshee, które mu się przydało. I shutdown dla niego, no i biegnie dalej. Enemy team tutaj trochę troluje, może jednak nie. Ken ma flasha, więc w sytuacji, gdy podeszliby tak jeszcze raz, to oczywiście by padli. Myślę, że gdyby tutaj Ken miał protobalta, to mógłby się pokusić o takie wejście. Natomiast oczywiście enemy bot ma summonery, więc raczej by nie upadli. To, co zrobił ciekawego tutaj Zeus, to popatrzcie, że stanął na tym pingu, czy na pingu, czyli nie daje informacji przeciwnemu zespołowi, gdzie on jest, bo tak naprawdę mam tutaj kilka opcji, albo zejść do mida, albo zejść do topa, a on stoi po prostu pomiędzy i czeka, co się wydarzy na mapie, tak? No Riven pokazała się na topie, więc on wyszedł z krzaka i będzie się starał szukać midwave'a. Zobaczymy, czy będzie czekał na wave'a, czy... Okej, okay, wraca jednak na topa, czyli nie stara się szukać tego midwave'a. Oczywiście jest to trochę ryzykowne przez to, że Caitlyn jest na bocie, Shaco jest na kampach. Ten wave był trochę późno, więc Riven miała czas na zejście. Natomiast sama próba, myślę, że jest ok. W sytuacji, gdyby enemista bot stał trochę wyżej górnej ścianki, to oczywiście raczej bym ich flashował. Natomiast cały czas robi to, co wcześniej, czyli po prostu nie pokazuje się na mapie. Ma też czerwony trinket, o czym w sumie zapomniałem powiedzieć, czyli będzie cały czas starał się grać na fogu i w sytuacji takiej jak ta, po prostu MF-ka będzie upadała. No nie ma flasha, nie ma heala, więc to są nery spalone. Jest to coś, co chce się robić często, grając z takimi herosami jak, nie wiem, Ken, Vladimir, czy nawet jak grać jakimiś asasynami, czy to na midzie, czy na topie. Że w takim midgame, tak jak teraz, po prostu kupujecie czerwony trinket, Eliska wchodzi do przodu, dostaje Exhausta, dostaje Arkę Kennena i zobaczymy, czy tutaj Zeus upadnie. Okej, okay, Zeus upada, co prawda shutdown nie był za niego jakiś największy, natomiast no upadł. Ale miał chyba dużo golda, więc nie jest to jakieś tragiczne, wzięli mid T2. Powinno być ok, ale wracając, jest to coś, co chcecie robić, grając z takimi herosami, którymi chcecie stać na fogu, czyli w tej mgle wojny. Czyli po prostu albo kupujecie jakiegoś pinka, albo kupujecie red trinket i w sytuacji, gdy jesteście do przodu, albo nawet jeżeli jesteście do tyłu, to możecie szukać takich pułapek, tak jak teraz, że po prostu nie pokazujecie się nigdzie na mapie, no przeciwnik musi się bać, bo postawcie się w sytuacji takiej Riven. Tak naprawdę no nie może ona puszować kolejnych wave'ów na topie, bo nie widzi tego Kennena. W sytuacji, gdyby zdecydowała się to zrobić, no to Ken mógłby po prostu przyjść i ją zabić za free. Okej, TP na mida na plecy. Nie ma on Erki, ale ma on flasha. Zobaczymy, ilu on zabije. Raczej chyba tylko MF-kę. No ale frag to frag. Varus ma Erkę, więc zobaczymy. Okej, użył Ghosta. Nie zdodżował tej Erki, ciężko było to zrobić. Tracił pół HP, ale myślę, że nie powinien tutaj paść. Okej, goni tutaj oponenta. Okej, okay, no jest free kill, więc git. 11 frag na jego konto. Dobry wynik, dobry wynik. Ciekawy jestem, czy skieruje tę grę. O, ty, on tutaj widział tę Eliskę. Zobaczymy, co tu się wydarzy, bo nie skupiłem się. Okej, okay, widział tutaj Eliskę. Spodziewał się, że wchodzi do tego krzaka i popatrzcie, jak zdodżował ten kokon. Zdodżował kokon z foga. Okej, okay, zrobił taki movement. No, myślę, że... taki naturalny, bo jakby wiecie, no nie chcecie podbiegać od razu do krzaka, gdy wiecie, gdzie ta Eliska jest. Gdy wiecie, gdzie tam, że ta Eliska jest, więc po prostu robicie taki movement, że niby biegniecie do przodu i od razu robicie kroczek do tyłu, więc to jest oczywiście dobre z jego strony. Takie trochę mind games, jeżeli chodzi o takie wchodzenie do krzaka, ale oczywiście dobrze zagrane. Jest on obity, więc zobaczymy. Wpada on tak w sumie dwa przedmioty jednocześnie, składa on chyba starego Ravadona, bo ma Large Roda i Lasting Wanda. Ale zobaczymy, co on kupi. Matrzyka Golda, znowu Matrzyka Golda. Więc po prostu kończy Rabadona. No jest całkiem fed.
Myślę, że w sytuacji, gdy będzie Nashor, o, no w sumie jest Nashor, który jest brany przez jego team. Dobra, nieważne. Chciałem powiedzieć, że w sytuacji, gdy będzie jakiś Nashor i będzie jakaś walka 5 na 5, to skeruje po prostu 1v9 teamfight. Ale myślę, że w tej grze będzie to walka na smoku albo jakaś losowa walka. O, zacząłem w mikrofon, przepraszam. Będzie to jakaś losowa walka, gdzie on po prostu będzie mógł to zrobić. No i popatrzmy. To i on na pinku, więc jego drużyna, znaczy przeciwna drużyna go nie widzi. Nie ma on jeszcze czerwonego trinketa, więc nie stara się wchodzić jakaś głęboko. Aliska face checkuje, dostaje ona z półna, okej, nie dostała go jeszcze. Dostała go teraz. No i oczywiście typowy one tap. No i co? Jest teraz jego zadaniem. Poza tym, że może oczywiście zabijać przeciwników, ale w sytuacji, gdyby się grali Kennenem i ta gra byłaby jakoś bardziej even, to waszym zadaniem jest... Okej, kolejny frag, przepraszam, nie skupiałem się. Waszym zadaniem jest nie dać przeciwnikom przejść przez to przejście. Albo jakby wchodzili tutaj, albo tutaj. Waszym zadaniem jest stanie tu najlepiej na pinku. Albo jakoś tutaj w sytuacji, gdy przeciwnik przechodzi przez to przejście, to oczywiście macie bardzo łatwe wejście, czy to z flashem, czy to nawet bez. I takie jest wasze zadanie. I czy to nawet grając jakimś ornem, nie wiem, stawiacie tutaj kamień i nie dajecie przejść przeciwnikowi, czy to właśnie Kennenem, czy to jakimś dowolnym herosem, czy nawet z innej roli, po prostu nie dajecie przeciwnikowi przejść przez to przejście w sytuacji, gdy gracie wokół smoka. To jest taki jeden ze schematów, który jest zawsze przestawiany przez coachy w sytuacji, gdy zaczynacie grać w pro play. Dużo osób oczywiście robi to tak, wiecie, naturalnie, nawet nie myśląc o tym, ale jeżeli zwracacie na to uwagę, to robicie dzięki temu bardzo dużo presji. No i co? Ma on 15 fragów. Zobaczymy, co składa. Kupił kolejnego Large Roda, więc będzie składany... Okej, kupił już całego Shadow Flame'a. Więc no jest trochę fed. Ile ma tego AP? 687 AP. Jeżeli chodzi o kół, to bije 859. Więc no trochę. Natomiast ma on nadal flasha, tak? Więc przeciwna drużyna musi się teraz go trochę obawiać. Jeżeli chodzi o samą mapę, to... W tej małą mapie mówiłem w tej grze, ale myślę, że to była jedna z tych gier, gdzie tylko było warto zwracać uwagę na Kennena, bo on kreuje tę grę. Nie było jakichś chyba większych schematów, jeżeli chodzi o granie mapą. Ale to, co jest fajne w tej sytuacji, to przeciwnicy gonią Shaka, oni po prostu idą botem we czterech. Fajne jest to, że w sytuacji, gdy gracie na shorem i boicie się jakieś flanki albo coś, to warto jest po prostu grać side'em, bo przeciwnicy nie mogą was flankować, bo po prostu no, jest tylko jedna strona, z której mogą to zrobić. Bo w sytuacji, gdy gracie na midzie, to musicie się obawiać odtąd, a po prostu jak pobiegniecie botem czy topem, to możecie iść po prostu w czterech albo pięciu jedną linią. I to jest takie fajne nagranie na graniu na naszorze, że przeciwnicy w tej sytuacji tak naprawdę nie mogą za dużo zrobić, tak? No i co, czy tutaj będzie koniec gry? No, Ken ma 16 fragów, ma on flasha. Być może będzie się on starał jakoś tutaj wyszłać przeciwników i ich dive'ować. Ale po prostu hituje tower. O, ciekawe obrażenia. Ciekawe. O, jakby to kół trafiło, to by MFK nie miała pół HP, ale okej. Dwa Nexus towery wzięte. Zobaczymy, czy będą tutaj kończyć grę, czy będzie po nich flashował. Czy będą po prostu brali mid inhib. Ja bym już tutaj miał taki, wiecie, atak wewnętrzny, że po prostu flashnąć przeciwników i starać się ich zabić. I bym to zrobił już tak z 5 razy, myślę, do tego momentu. Ale tutaj gra ostrożnie Zeus. Okej, okay, już go kusiło chyba, żeby flashnąć, ale tego nie zrobił. Co ciekawe, ma 16 level i nie dał punktu R-kę, tylko dał kolejny punkt w E. Myślę, że misclick. Chyba, że jest tu coś, o czymś nie wiem, ale myślę, że misclick. Bo jednak fajnie by było mieć ten trzeci punkt w R-kę. Natomiast ta gra myślę, że powinna się skończyć w przeciągu paru minut. Nic chyba wielkiego nie powinno się wydarzyć. Teraz po prostu pobiegną do bazy przeciwnika i skończą tę grę. Natomiast w momencie, gdy jeszcze oglądasz ten odcinek, może ktoś ogląda, to możesz dać znać w komentarzu, jakich top lanerów chcielibyście zobaczyć. Ja też oczywiście czytam komentarze i pojawiły się tam komentarze, żeby też oglądać nie tylko topa, tylko też inne role. Ja osobiście nie lubię tego robić. Oczywiście mógłbym to zrobić, tak? Bo zakładam, że i tak mam większą wiedzę niż większość oglądających, nawet nie grając na tej roli. Powiedzmy przykładowo, jakbym analizował Bakera czy inne postacie ze sceny LoL'a. Natomiast nie chcę tego robić. Ja lubię skupić się tylko na topie. Myślę, że na YouTubie też macie YouTuberów, którzy skupiają się na innych rolach, czy to Czekolada, czy to jakiegoś Lewusa, więc myślę, że oni to robią, tak?
Ja lubię się skupić tylko na topie, bo myślę, że jest to coś, co robię najlepiej, albo co mogę robić najlepiej, więc na tym staram się skupić. Natomiast jeżeli chodzi o same Warsy, to możecie... Warsy, no MSI, czekajcie, jest teamfight, Kayn biega, nie musi flashować, po prostu one-shotuje przeciwników. Goni tutaj oponentów, dostają one-shota, więc myślę, że to będzie koniec gry, 18 fragów. Ja chcę po prostu kupić ostatni item, żeby fajnie wyglądał w statystykach Zeus, więc po prostu tutaj recalluje i będzie typował. Czy tapnie gdzieś tutaj, czy tutaj, zobaczymy. Okej, okay, tapuję tutaj, więc myślę, że te kolejne 3 fragi będą dla niego. Ma on flasha, więc chyba w końcu będzie ten flash do przodu legendarny i one shot oponentów. No nie wyglądało to jakoś super fajnie, ale oczywiście te fragi weszły. Wracając, chcę się skupić tylko na topie, więc jeżeli jest jakiś top laner z MSI, który was interesuje i którego chcielibyście oglądać, to możecie dawać znać. Mógłbym też spróbować jakoś obejrzeć grę z samego MSI, jeżeli grałyby jakieś fajne teamy, w których jakiś top laner by się wyróżniał, więc oczywiście dawajcie znać. Ja dziękuję za oglądanie i życzę wam miłego dnia czy wieczoru, zależy kiedy to oglądanie. Jeżeli są tu jacyś maturzyści, to też powodzenia na maturkach, jeżeli jeszcze piszecie. No i co, dziękuję za oglądanie, dawajcie znać i miłego dnia. Pa, pa.